Przed nami definicja funkcji g od x i naszym celem jest znalezienie dziedziny i obrazu, czy też zbioru wartości tej funkcji g. Zacznijmy może od dziedziny. Dziedzina, czyli to są te x, te wartości argumentu, które akurat tutaj nazywa się x, dla których możemy obliczyć wartość tej funkcji, dla których ta funkcja jest zdefiniowana. Więc popatrzmy na tę dziedzinę. To jest funkcja kawałkami liniowa, dlatego że dziedzina składa się z kilku przedziałów, prawda? Tutaj akurat z trzech przedziałów i na każdym z tych przedziałów mamy funkcję liniową, no ale na każdym z przedziałów to jest różna funkcja liniowa. No więc popatrzmy sobie na dziedzinę. Czyli tak, tutaj widzimy, że x musi być większe od minus 6. No i patrzymy, że właściwie nigdzie dla minus 6 i mniejszych liczb nie ma tutaj, w żadnym z tych przedziałów nie ma liczb mniejszych od minus 6, czy też równych minus 6, czyli na pewno dziedziną będą x większe od minus 6, ściśle większe, prawda? No i potem widzimy, że największą liczbą, która się tu pojawia, jest 6, czyli na pewno x nie mogą być większe od 6. No i jeszcze sprawdźmy, że wszystkie liczby rzeczywiście pomiędzy 6 a minus 6 dla wszystkich tych liczb ta funkcja jest określona, że nie ma jakichś dziur po drodze. Czyli tak, x od minus 6 do minus 3 i włącznie z minus 3, prawda, to mamy tutaj tę definicję. Czyli tutaj do minus 3 dochodzimy, potem od minus 3, prawda, każdy x od minus 3 do 4 też jest tutaj w tym przedziale. Teraz 4, tutaj x równe 4 nie może być, x tu musi być ściśle mniejsze, ale x równe 4 wchodzi tu i potem każdy x od 4 aż do 6, włączając 6, jest w dziedzinie tej funkcji. Czyli to jest dziedzina tej funkcji, czyli dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste, większe od minus 6 i mniejsze równe od 6. No i możemy to zapisać jeszcze tak bardziej matematycznie. To są te liczby rzeczywiste, takie, że właśnie spełniają ten warunek. X większe od minus 6, mniejsze równe 6. No, czy też w notacji przedziałowej ten zbiór to jest po prostu przedział od minus 6 do 6. 6 jest włączone, a minus 6 jest wyłączone. No i znowuż, jak mówiłem w filmie o notacji przedziałowej, to jest jedna z możliwych notacji przedziału, prawda, lewostronnie otwartego. To jest to samo co minus 6, 6. To jest druga notacja. I wreszcie jeszcze trzecia notacja jest taka minus 6, 6. No to są trzy spotykane notacje na przedział minus 6, 6. No dobrze, czyli to była dziedzina. Teraz zbiór wartości. Zbiór wartości, czy też obraz. Zbiór wartości. Inaczej obraz funkcji. No to popatrzmy, prawda? Czyli tak. To jest funkcja liniowa, prawda? Funkcja liniowa na przedziale, no wykresem jest prosta, która przechodzi przez wszystkie punkty od najmniejszego do największego. No i teraz, ponieważ tu jest x jest dodatni, no to ta funkcja liniowa ma najmniejszą wartość w lewym końcu przedziału, a największą w prawym. Czyli tutaj g od x. Więc tak, w minus 6 to ona by była 1, minus 6 plus 7, czyli 1, no ale minus 6 nie jest osiągane, prawda? X musi być ściśle większe od minus 6, wobec tego tu będziemy mieli 1. Z kolei w minus 3 to ona jest 4, minus 3 plus 7 to jest 4, czyli na tym przedziale przyjmuje wszystkie wartości od 1 do 4. I może warto zobaczyć, ponieważ ta funkcja ma taki prosty wzór, to bezpośrednio z tej nierówności możemy przejść do tej. No bo możemy dodawać do obu stron nierówności tą samą liczbę. Czyli mamy x, jeżeli x spełnia ten warunek, no to do obu, prawda, to jest połączenie dwóch nierówności i do każdej strony możemy dodać 7, prawda, wobec tego minus 6 plus 7 jest mniejsze od x plus 7, co jest mniejsze równe od minus 3 plus 7, czyli, no a x plus 7, to jest właśnie g od x, prawda? Czyli g od x jest mniejsze równe 4, a większe od 1, czyli dokładnie ta nierówność, którą dostaliśmy tutaj. Dobrze,
Przejdźmy dalej. Następny przedział. Teraz musimy zwrócić uwagę, że tu jest minus x, prawda? Ta funkcja, wykres tej prostej, to jest funkcja malejąca, czyli jej maksimum, czy też może jej minimum jest osiągane w prawym końcu przedziału, czyli dla x równego 4. Czyli ta funkcja dla x równego 4 jest 1 minus 4, czyli minus 3, ale znowuż 4 nie jest tutaj w tym przedziale, prawda, bo x jest ściśle mniejsze od 4, czyli to musi być tak. No i a z kolei jej maksimum jest dla lewego końca przedziału, czyli minus 3, 1 minus minus 3, czyli 4, tak? 4. Czyli tutaj ta funkcja g od x jest od minus 3 do 4. No i może jeszcze zobaczmy, jak w ten sposób można dostać, przekształcając tę naszą nierówność. Czyli tak, x jest pomiędzy minus 3 i 4. X jest mniejsze od minus 3, większe od 4. No teraz chcę mieć minus x. Otóż mogę mnożyć nierówności przez ujemne liczby, odwracając ich znaki. Czyli wobec tego mnożę przez ujemną, czyli minus x jest większe od minus 4, a mniejsze od 3. Prawda? No i mam taką nierówność i teraz dodaję 1, czyli 1 minus x jest większe od minus 4 plus 1 i mniejsze od 3 plus 1. To jest akurat g od x, to jest minus 3, a to jest 4. Czyli dokładnie ta nierówność. No i wreszcie na ostatnim przedziale, tym razem współczynnik jest dodatni, czyli to jest funkcja rosnąca, czyli jej maksimum jest dla 6. No i dla 6 to jest 2 razy 6 minus 11, czyli to jest 1, a dla 4 jest 2 razy 4, czyli 8 minus 3, czyli minus 3 i tu jest mniejsze równe. Czyli widzimy teraz, jakie wartości przyjmuje ta funkcja na każdym z tych przedziałów. No i teraz musimy wziąć wszystko, zsumować jakby te trzy przedziały. I może zróbmy sobie rysunek, to będzie nam chyba najwygodniej. Czyli tak, narysujmy sobie tutaj oś liczbową. I jakie tutaj mamy liczby? No od 4 do minus 3, czyli powiedzmy tu jest 0, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, minus 3. No dobrze, i zaznaczmy teraz. Na pierwszym przedziale jest od 1 do 4 i 4 jest włączone, może tutaj, czyli pierwszy kawałek jest od 1 do 4, czyli od 1, tak, do 4. Wszystkie te liczby są osiągane. Drugi kawałek to jest od 4 do minus 3. Drugi kawałek, może na zielono, od 4, przy czym 4 jest kółeczko otwarte, od 4 do minus 3. Wszystkie liczby od 4 do minus 3. Tutaj też jest otwarte kółeczko. No i potem jest od minus 3 do 1. Obie wartości są osiągane, czyli od minus 3 do 1. Prawda? No i teraz widać, że obraz tej zbiór wartości, prawda, to jest od minus 3, każdą liczbę od minus 3 aż do 4 włącznie, czyli zbiór wartości to są te x rzeczywiste, takie, że x jest większe równe minus 3, mniejsze równe 4, czy też w tej notacji przedziałowej, to jest przedział od minus 3 do 4 i w innej notacji minus 3, 4. Czyli zbiór wartości to jest przedział minus 3, 4, obustronnie domknięty. No i może zachęcam Was do zrobienia wykresu tej funkcji samodzielnie.